Cześć, dzień dobry, witajcie. Wakacje 2020 się zaczęły. Słuchajcie, siedząc na internecie, rozczytuję różne wiadomości odnośnie tego, co wy robicie, z czym macie problemy. Wszyscy poruszają kwestie prób przelewowych. W dieslu oczywiście mówimy o common railach. Natomiast nikt nie poruszył bardzo ważnej kwestii, którą zaraz przytoczę na podstawie tego, co rozczytałem u was w internecie. Otóż po co robimy próbę przelewową? W tym momencie to już jest informacja dla tych, którzy oglądają po raz pierwszy film. Gdyby się okazało, że czasem słychać jakieś podmuchy wiatru, to przepraszam z góry, jestem na zewnątrz i jest troszeczkę wiaterku. Dlatego pozwoliłem sobie podzielić się z wami pewną informacją. Otóż tak, gdy zaczynają się problemy w pojazdach, pierwszym elementem, który bardzo widzę często zostaje wykonywany wśród właścicieli bądź mechaników, pseudomechaników, ale tu nie będziemy porównywali kto, jak, co i gdzie, robi próbę przelewową wtryskiwaczy. Po co się to robi? Gdy zdarzy się sytuacja taka, że na przykład nasz pojazd zaczyna szwankować, zaczyna mieć problemy z odpalaniem, zaczyna się jakieś poszarpywanie, zaczyna tracić moc, zaczyna tryb się awaryjny zaświecać, czyli powiedzmy jakaś kontrolka silnika, czy w grupie Forda na przykład migająca spiralka, która informuje nas o tym, że coś z układem paliwowym się dzieje nie tak. No i pierwsze co, po odczycie wiadomo błędów z OBD, co możemy ustalić, jeżeli już pojawia się problem tego typu, który później naprowadza nas na pomiar właśnie tej próby wstępnej, czy powiedzmy tej próby przelewowej wtryskiwaczy, bo to wiadomo, że jest to wstępna, która tylko pomaga nam je namierzyć i postawić jakąś tam wstępną diagnozę. Sprowadza się do błędu, który jest za niskim ciśnieniem na listwie paliwowej. Różnie może być ten błąd interpretowany. Za niskie ciśnienie na listwie, za niskie ciśnienie pompy i tak dalej, i tak dalej. Generalnie to naprowadza nas na pomiar próby przelewowej wtryskiwaczy. Gdy już podchodzimy do takiej próby przelewowej, bardzo często, gęsto zdarza się sytuacja taka, jak widzę, rozczytuję, że ludzie robią taką próbę przelewową na silniku zimnym. Otóż ja dzisiaj nie będę wykonywał wam próby przelewowej, bo liczę na to, że wy faktycznie wiecie, jak taką próbę zrobić, ponieważ takich wiadomości w internecie jest bardzo dużo i tych wiadomości możecie chłonąć naprawdę setkami. Niektóre wiadomo, że musimy sobie selekcjonować, czy są dobre, czy są złe. Natomiast na czym polega ta próba? Próba przelewowa polega na sprawdzeniu ilości paliwa, które powraca nam z tych kruczców tutaj. Te kruczce, które są zawleczkami, tak jak tutaj widzicie na wtryskach, dokładnie tutaj, na samej górze, to są kruczce powrotowe. I z tych powrotów bardzo często, jeżeli bardzo duża ilość paliwa będzie upływała do układu powrotowego, czyli do tego z powrotem kruczca, który jest na pompie, na przykład tutaj w tym silniku, będzie miało znaczenie bardzo duże na pracę, wiadomo, tego układu. Czyli nasza pompa, która jest tutaj, nie będzie w stanie wytworzyć wysokiego ciśnienia, bo za dużo tego paliwa będzie upuszczane przez wtryski. Natomiast rzecz jest jaka? To nie jest do końca tak, jak widzę, rozczytuję, i bardzo często, gęsto jest tak, i teraz już przytoczę kwestie, z którymi się napotkałem. Wykonałem próbę przelewową, wyszła bardzo dobrze, a dalej jest problem. No właśnie. Tylko teraz pytanie i odpowiedź taka, czy wykonałem próbę przelewową należycie, czy wszystko zostało zbadane przed wykonaniem próby przelewowej. A mianowicie, z czym mamy w tym momencie do czynienia? Mamy do czynienia, wiadomo, z temperaturą, mamy do czynienia z ciśnieniem. Natomiast rzecz jest jaka? Nie robimy próby przelewowej na zimnym silniku. Prosty argument. Dlaczego? Dlatego, że metal, jak wiecie,
rozszerza się pod wpływem ciepła. Wiadomo, że nie mówimy tutaj cieple o temperaturach kilkuset stopni, bo wtryskiwacz nasz taką temperaturę nie uzyskuje. Natomiast ta temperatura, która powstaje już na wtryskach, umożliwia im upuszczanie większej ilości paliwa do powrotu. Tym samym, wiadomo, ograniczając dawkowanie. Jeżeli zostanie dawkowanie ograniczone na wtryskach z tytułu za niskiego ciśnienia, wtedy może pojawić się oprócz błędu, które wyświetli nam nasz czujnik, jeżeli mamy czujnik na liście, a mamy go na pewno, jeżeli mówimy o systemach Common Raila, gdzie on mi się tu schował, zachomikował, chodź tutaj, o, mamy czujniczek i ten czujniczek nam pokazuje ciśnienie, który właśnie monitoruje. Natomiast rzecz jest jaka, gdy to ciśnienie będzie za niskie, faktycznie w układzie i pompa nie jest w stanie tego ciśnienia już nam wyrównać, to wtedy może się pojawić biały dym, może się pojawić problem z odpalaniem silnika, może się pojawić kwestia taka, że pojazd nasz, powiedzmy, nie w pełni wchodzi na obroty, czyli ta moc jego została ograniczona. I tutaj uwaga jest rzecz jaka. Może się zdarzyć sytuacja taka, że błąd zostanie złapany w ramki, czyli komputer nasz sobie monitoruje to ciśnienie, które w danym momencie zostało zaniżone, ale ponieważ ten błąd się nie utrzymuje, bo jest to tylko chwilowe, to komputer nie wyrzuci nam tego w formie błędu, czyli tego, co nasza kontrolka silnika nam pokazuje, co możemy sobie odczytać poprzez nasze gniazdo OBD, tylko zostaje sobie do monitorowania, czyli do ustalenia w kolejnym jakimś tam, powiedzmy, czasie, gdzie ta usterka się powtórzy. I wtedy, jeżeli ona się powtórzy kilkukrotnie, w ten czas dopiero dochodzi do wyświetlenia kontrolki. Chyba że zdarzy się sytuacja taka, że ciśnienie na tyle spadło na naszej listwie paliwowej, czyli na naszym układzie wtryskowym, że przekroczyło to granicę dopuszczalną tej dolnej półki, czyli poniżej której to ciśnienie, jeżeli się znajduje, błąd zostaje natychmiast wyświetlony. Dlaczego natychmiast wyświetlony zostaje błąd, a nie wcześniej? Otóż sytuacja jest taka, że jest to tryb, który jest zabezpieczony przez komputer silnika na w razie, gdyby się okazało, że nasz układ się rozszczelnił, powiedzmy, któryś zaworek w którymś wtryskiwaczu padł i to paliwo leje sobie w kocioł, jak tylko sobie może. Także to mamy, jeśli chodzi o tą kwestię. Natomiast kwestia, którą w tym momencie chciałbym poruszyć, to jest bardzo ważna rzecz jaka. Nim podejdziemy do próby przelewowej i nasz silnik został zagrzany do gorącego, czyli do pracy roboczej, jaką temperaturę powinien uzyskać, to podstawowym argumentem, który powinniśmy wiedzieć i sprawdzić, jest ciśnienie, jakie zostaje zachowane na listwie. Otóż z tego, co widzę, można powiedzieć, w 95%, może nawet i więcej osób, nie robi sobie testu ciśnienia wysokiego na listwie, tylko robi sobie próbę odczytową, próbę przelewową wtryskiwaczy. Jak się to przekłada? Tak, gdybyśmy to tak mogli na chłopski rozum przetłumaczyć, tak w cudzysłowie mówiąc, żeby nie obrażać tutaj, bo oczywiście są ludzie uczeni, którzy naprawdę bardzo dużą wiedzę przenoszą, ale to tak zupełnie z innej półki, nie? Natomiast wracając do tematu, dlaczego poruszam temat kwestii tutaj ciśnienia? Dlatego, że musicie zdawać sobie sprawę, jeżeli małe ciśnienie, czyli zaniżone ciśnienie, będzie dochodziło do naszych wtrysków, to wiemy, że jeżeli jest to granica dopuszczalna ciśnienia, nasze wtryski pracowały, będą z zaniżonym ciśnieniem, ale będą pracowały. Gdy ciśnienie zostanie zwiększone na listwie, one również pracują, tylko mają lepszą kondycję. Ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że im mniejsze ciśnienie znajduje się na listwie, tym mniejszym ciśnieniem zostają wysterowane wtryskiwacze, a tym samym zaworki, które się znajdują we wtryskach, mniej bądź więcej przepuszczą paliwa, jeśli chodzi o kwestię układu powrotowego. Bo przyjmiemy założenie takie, że nasz sterownik wysterowuje wtryski ciśnieniem 250 barów i one przy tym ciśnieniu dadzą określoną liczbę wyliczoną, bądź może nie wyliczoną, tylko określoną liczbę paliwa w układzie powrotowym, czyli na każdym wtrysku tutaj, tym powrocie, wyleci inna liczba paliwa. Natomiast zupełnie inna liczba paliwa wyleci, gdy ciśnienie zbijemy do 180 barów na biegu jałowym, bo tu mówimy na przykład o biegu jałowym. W ten czas musimy wiedzieć, że ten silnik pracował dalej będzie i my doszukujemy się
tego, co znajduje się na układzie powrotowym, czyli nasze wtryski wychodzą prawidłowo, no bo co? Zapiliśmy nasze strzykawki, kubeczki, menzurki, co byśmy nie mieli, zapiliśmy wężyki, no i robimy sobie test. No i wychodzi na to, że mamy, ba, super randzko wyszła nasza próba przelewowa, w menzurkach pojawiło się niewiele paliwa, więc wtryski mamy dobre i kończymy na czym? Na tym, że wyciągamy naszą listwę, wyciągamy naszą pompę, oddajemy do sprawdzenia, bądź cały pojazd dajemy do kontroli gdzieś tam, do regeneracji nasze układy i zaczynają się koszty i problemy. Zaczynając oczywiście od jakiejś tam wstępnej diagnozy, no bo wiadomo, że bez tej diagnozy nikt tam nie podejdzie, nie zaprowadzi do gdzieś tam, tylko coś musi się dziać, bo wiadomo, że jeżeli my nie zdiagnozujemy usterki, czyli jeździmy na co dzień i problemu nie ma, to samochodu nie ruszamy i wiadomo, że nikt tam maski sobie niepotrzebnie nie otwiera. Natomiast tutaj właśnie ten argument, zwracajcie uwagę na taką rzecz. Nim podejdziecie do próby przelewowej wtryskiwaczy, musicie zaopatrzyć się w trójnik. Po co trójnik? Otóż po to, by wpiąć sobie w układ zasilania pompy, znaczy nie zasilania pompy, tylko zasilania listwy. Tak jak tutaj widzicie, leci sobie rureczka i ona sobie zasila pompę. I w tę rurkę musimy sobie wpiąć wskaźnik. Co prawda mój jest już przeskalowany, ale mamy tutaj, tak jak widzicie, do 1000 barów. I tym wskaźnikiem obserwuję sobie, oczywiście mówię o idealnie działającym, prawda, nie takim. I takim wskaźnikiem sprawdzamy sobie, jakie ciśnienie faktycznie panuje na listwie. Doczytujemy, jakie ciśnienie powinno być w nabiegu jałowym i dopiero wtedy robimy sobie próbę przelewową. Bo wierzcie mi, że naprawdę próba przelewowa może być dla Was zgubna. Może się okazać, że Wasze wtryski naprawdę przepuszczają bardzo dużo paliwa na zaworkach, a Wy myślicie, że one są dobre i oddajecie pompę bądź inne układy z układu Common Raila do regeneracji. Także widzicie, bardzo prostą taką błahostką można się bardzo dużo naciąć na koszty, na jakąś wielką robotę, wielką naprawę czy regenerację. Także z tym filmem właśnie starałem się Wam wyprostować tą rzecz, byście postawili sobie diagnozę prostą, aczkolwiek bardziej skuteczną i byli w stanie sobie pomóc sami, by ratować Wasze portfele, Wasz budżet. Także jeszcze raz pamiętajcie, nie dajcie się naciąć na jakieś zbędne koszty, bo czasem może się okazać, że macie pierdołę w układzie. Gdy na przykład z życia wzięta sytuacja, kiedyś przerabiałem fordowski wtrysk Delfiego, gdzie podczas pomiarów na zimnym silniku, bo na chybcika to było robione, próba przelewowa wyszła prawidłowa, a jak się okazało, na gorącym silniku, gdzie ciśnienie drastycznie spadło na biegu jałowym, jeden z wtrysków wręcz po prostu lał jakby w kocioł. Pojazd odpalał bardzo ładnie, tylko że łapał tradycyjną spiralkę, kontrolkę, która się zaświecała. Ale póki co nie zatrzymuję Was, korzystajcie z wakacji, miłego wypoczynku, miłego urlopu. Cieszę się, że jesteście razem ze mną, oglądacie te filmy, a ja się bardziej jeszcze cieszę z tego, że mogę Wam w jakiś sposób pomóc. Także póki co na razie, jeszcze raz dziękuję, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć, trzymajcie się.